Wiesz, gdzie, bo cię nie widać. Bo mnie nie widać. Dobra. Brawo. Brawo. Witam serdecznie na kanale, to musi się udać. Moim gościem jest Patryk. Patryk, nie wstydź się. Witam, pokaż witam. Jakiś raperski, jakiś ten. Jakiś, czekaj, okno zamknę. Będzie lepiej słychać. Żeśmy rozkminiali, jak podłączyć mikrofon, ale doszliśmy do wniosku, że polecimy na żywca bez mikrofonu. Troszkę to skomplikowane było. Troszkę ale... skomplikowane, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nieważne. Tak, jedziemy teraz... Przejmij stery, Patryku, powiedz, gdzie jedziemy. Jedziemy teraz w miejsce, gdzie... To wszystko się zaczęło. Poniekąd tak. Jak też przyjechałem do Anglii pierwszy raz, zamieszkałem w takiej, kurde, budzie. bo inaczej... Ale powiedz, dobra, ale powiedz, słuchaj, powiedz. Inaczej, z kim mieszkałeś? Inaczej. Nie? Może bez nazwisk. Może nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale z kim mieszkałeś? Bo tak pokrótce, jaka to była nacja, znaczy nacja, bo tak troszeczkę źle się wyraziłem, jaka to była grupa społeczna ludzi, nie? Żadna. Trudna do określenia. Generalnie przyjechałem tam z pewną panią, w sensie do niej w ogóle. No i zamieszkaliśmy w takim domu w ogóle gdzieś... Koło lotniska, nie? Ja się czułem jak squatter z jakimś, nie? Chłop, jakiś afroamerykanin wynajął nam jakiś dom, który kurwa nie wiem, czy to był jego dom. No pewnie to jak większość Polaków podnajmowała, czyli oni wzięli ten dom. Znaczy generalnie on na pewno nie podnajmował tego, tylko po prostu znalazł jakąś kurwa ruderę, podłączył tam prąd. Tak ja wnioskuję teraz, po latach, bo ten dom nie wyglądał generalnie. W środku było względnie okej, okay. Wszystkie media były, ale no w tamtych czasach... Ale to, nie, no, w tamtych czasach to był luksus, bo miałeś dach na głowę. To był luksus, z tym, że ten gość, on nazywał się Jason, on wyglądał jak taki kurwa... taki kurwa, który kurwa szponci, nie? Więc... To nie był jakiś kurwa landlord, który kurwa wynajmuje domy, ma 15 domów i wynajmuje. To po prostu jakiś chłop, który tam szponcił i pewnie gdzieś tam, mówię, znalazł ten dom albo gdzieś nie pewnie wiem, przypadkowo jak może... skuterci, nie? Wchodzą na chatę i... przejął dom i chuj, nie? No i co? I to był ten dom, no i... generalnie obok, obok bazy lotniczej w Lakenheath. To jest amerykańska baza, są dwie w zasadzie. I co dalej? Jak daleko ona było tej, bo to ja bym to nazwał stolicą, Brandon. Brandon to była stolica, prawie stolica, tam to czas miasto, to, tam... W tamtym okresie to było miasto lansu i biznesu. Czekaj, otóż tu nam wpadło. No bo ci to ratujeć. Czekaj, to teraz chuj. Postawię. Dobra, czekaj. Tak. Dobra, gram. Czekaj, nie z niego. No, w tamtym czasie było to małe miasteczko, tak jak już wspomniałem, lansu biznesu, wszystkie Polaczki, które tam przyjeżdżały. Teraz to cię chłopie. Większe lub... Teraz to cię tak. Ale ja to mam gdzieś, kurwa. Teraz cię polecą. Następny Polak. Musisz być, wiesz, musisz być przygotowany na hejt, bo tutaj... A ja to mam w dupie, kurwa. Przyjeżdżało tam dużo Polaków z różnych okolic Polski. I tam generalnie wszyscy chodzili do jednego pubu. Fleet Nappers, tak. To był gangsterski pub, nie? To była taka mała dziura. Ja pamiętam, jak tam tego Jarząbka wyprowadzili na takim kablu, kurde. Jakiego Jarząbka? Tak, on gdzieś tam też taki, kurde, przynieś, pozamiataj. Na takim kablu go wyciągnęli stamtąd. Wiesz, on tam wiesz, na bombie, kurwa, on tam tańczył, kurwa, szpagaty robił. Ja nie znam tych ludzi, kurwa, bo ja tam z nimi, kurwa, nie obcowałem. Ja nie wiem, kto to w ogóle jest, ale być może, no, jakbym go zobaczył, to może bym poznał. No. Tam generalnie tam sama śmietanka z ławki, kurwa, spod bloku przyjeżdżała, głównie. Kurwa, magicy biznesu. Tak, inżynierowie, kurwa, polscy. Polscy mechanicy, kurwa. Polscy Anglicy, kurwa. Tak, i tak to wyglądało pokrótce. No jakoś się żyło na początku, brało się co tam wpadło do ręki, żeby tylko pracować. Generalnie to ja przyjechałem tutaj na 2 lata, no zostałem 20. nie wiem jak to się stało. Większość, nie? Ale no tak jest.
pochłonęła mnie ta Anglia. I co? I później co? Po, nie wiem, po jakim czasie ty przyjechałeś. A ja przyjechałem po roku, czy tak. Nie, no trochę więcej, chyba po półtorej roku. Po półtorej roku. Nieważne, gdzieś tam podjedziemy na ten przystanek, gdzie przyjechałem. Tak. Tym się nie przejmuj, że nas nie widać, bo widać nas z drugiej strony. Przyjedziemy na ten przystanek, gdzie ja pierwszy raz przyjechałem. Tak, ja pamiętam, jak przyjechałem cię odebrać od Grubowa. Tak, i to 12 w nocy. Ja, telefon Ericsson, ostatni SMS, 5 zł. To wtedy SMS-y to chłopie kosztowały. Bateria 2%. Bateria 2%. Ja mówię, kurde, stanę pod przystankiem. Chuj, będę spał na przystanku, jakby co. Słyszę. Pierw słyszę, długo, długo nic. A raz wam powiem, czemu go usłyszałem. Zalatuje. To co to było za samolot? Taki czerwony. To była moja pierwsza łajba, kurwa, którą kupiłem za 150 funtów. Nissan Primera. Z tłumikiem, nie? Tak, on miał tam uszkodzony tłumik, kurwa. Wyobraźcie sobie, godzina 12, latarnie już zgaszone, kurwa, w tym mieście. Mieście, miasto z prawami miejskimi. Z prawami miejskimi. Tam już światło gaszą o 12, latarnie wszystko. Jadę, wiesz, bo dzwonią do mnie, dzwoni do mnie, że już jest, ja tak jadę. Ja chyba SMS-a wysłałem. No tak, bo tak, już nie pamiętam. To kurde. No tak, na pewno. To SMS-a, to ja miałem, pamiętam, Ericssona takiego z klapką niebieskiego. Tak. Niebieskiego z klapką. Dobra, ale i co? Pojechałem po niego, patrzę, on tam kurwa wyszedł z tego tramwaju. Kurwa cygan, tą torbą. Kurwa, torba ważyła chyba, nie wiem, ze 150 kilo, nie wiem, co ty tam miałeś. Słoiki, kurwa. Słoiki, kasze miałem. Z Pamapolu. Klopsy. No, tak to wyglądało na początku, bo ludzie nie przyjeżdżali tutaj, kurwa, z hajcem. Dokładnie, no nigdy na to, wiesz, każdy przyjechał, żeby... Teraz większość przyjeżdża na gotowe, kurwa, przyjeżdżają do ludzi, którzy tutaj siedzą już po kilkanaście lat, więc generalnie to przyjeżdżają na gotowca, bo każdy gdzieś tam już ogarnięty, ma pewne rzeczy już ma ogarnięte i to już nie to samo, co kiedyś się przyjeżdżało, to był rok 2005, kiedy... To wtedy można było jeszcze zarobić zarobić, funt wtedy kosztowało 7,20, tak. Jak ja przyjeżdżałem i to wtedy opłacało się tu przyjeżdżać. Generalnie teraz, teraz stoi jak stoi, więcej niż euro, ale no... Ile więcej niż euro? No, 50 groszy? O chwilę. Bo ja wiem, czy to jest sens, wiesz, siedzenia dla 50 groszy, okej, okay, przy sumie tam 1000 funtów. No ludzie siedzą też, kurwa, w Niemczech i też zarabiają w euro i jakoś, kurwa, funkcjonują tak samo, ale nie o tym mowa. Wtedy kosztowało 7,20, człowiek czuł się panem, kurwa, królem świata, że zarabia taki hajs. Wiadomo, szkłem się podcierało tutaj, w cudzysłowie, żeby tylko zarobić... Paluszki na 21 zarobić i wrytki z majonezem. Przy założeniu, że człowiek chce tu przyjechać na chwilę, no to wiadomo, że się oszczędzało jak najwięcej się da, żeby jak najwięcej zarobić. I tyle, tak to wyglądało na początku. Pojedziemy na tą miejscówkę, o której Robert wspomniał, o tym przystanku słynnym, o tym kurwa, gdzie się wszystko zaczęło. O tym skłocie. No mamy tam parę ciekawych newsów. Podjedziemy jeszcze pod tą chatę, gdzieś tam tą bazę, mikrofalówką tłumik wbijali, bo to na przegląd jechać do Czapaty. No jak mikrofalówką? W sensie, kurwa, całą mikrofalówkę? Całą mikrofalówkę, to ty, kurwa, nie pamiętasz, że ją... No jak napierdalałem tą... Młotkiem zgiąłeś, kurwa, tą rurę. Młotkiem. No i zaleciliśmy, bo pojechałem troszeczkę wrong way, ale teraz wam pokażemy, jak to wyglądało tak naprawdę. Cała historia. Gdzie to się wszystko zaczęło? Może Patryk pokaż od przód. Cyk. To jest ta słynna miejscowa. Tu jest generalnie ten skłod, zaraz. Jak tutaj właśnie widać, po lewej stronie jest baza amerykańska, gdzie startują te wszystkie odrzutowce. I właśnie obok tego mieszkałem tam na końcu tej drogi. Mam nadzieję, że ta dziupla tam będzie. Uważaj na dziury. Znaczy, koło padnie, kurwa. Pokaż tą może bazę, kurwa. Tutaj ściągnę może ten temat, bo to będzie... Będziemy jechać z powrotem, to... tu jest baza, tu jest pas startowy, tutaj zawsze one stoją, się rozgrzewają. Na razie nie ma nikogo, ale tam są właśnie te bunkry takie. Czekaj, kurwa. O, jest ta stodoła jeszcze, tylko że tam się już nie da wjechać. Czekaj, jak to się wyciąga, kurwa? Daj to. To, kurwa, nie będzie...
kurwa, kurwa stodoła. Tak będzie nam lepiej widać. No. Tutaj, generalnie tu się wjeżdżało, ale widać, że jest zamknięte, więc podjedź tam. I pomału, pomału, bo tutaj będzie chyba widać ten dom. Tak, jest. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę. A to ta zawalony? Nie wiem, czy to widać. Nie ten, ty, a może to ten zawalony? Tak. Ja wiem. No dobra, on tak nie wyglądał 20 lat temu. Ale no tak, to jest to. Chyba. To przecież to był wałek, to oto. Jedź dalej, jedź dalej. Oto stodołę na 100%. Zjedź tutaj w lewo. Bo ja zaraz, ja kurwa nie pamiętam, ale... Nie, sorry, to jest ten dom obok, ale to widać, że ktoś go odremontował. Jedź tam, kurwa, zawiniesz z powrotem i już. Tutaj się mieszka, kurwa. Co masz za prywatne? Jedź, kurwa, zawrócisz. Bo ja się pomyliłeś, kurwa. I don't speak English, kurwa. Nawrotka i wracamy stąd. Gdzie to? Który to? Jedź, zawracaj. Dobra, cyk, cyk, cyk. Nie w tą stronę, dobra. Czekaj, to jest prawy. Ja myślałem, że ta Nie. To jest, to jest ten dom, tak, to jest ten dom. Ale widać, że ktoś tutaj już przebudował to. Tak, to był ten dom. To teraz to on wygląda, kurwa. Wtedy nie wyglądał. Dobra, jedziemy. Wyłączyć nagrywanie teraz? Co? No, czy możesz, czy możesz tak nagrywać? No, trzymaj sobie po prostu plecy, nie? No i teraz przelecimy jeszcze, pokażesz, widzą, jak daleko, weź sobie dalej kamerę, bo będzie ci... O tak, dokładnie tak. Pokażemy, jak, ile musiałeś pedałować do sklepu. No było kawałek. Czyli tak, walimy stąd. Stąd. Stąd i my jedziemy samochodem, co zobaczycie na liczniku, znaczy liczniku, na czasie filmu, tak? A jedziemy, weźcie pod uwagę, że jedziemy samochodem, nie? Tędy, pokaż tą drogę, bo ja w to nie wierzę, kurwa. Tędy, cały czas, no, na zakupy do Tesco. Tej w te, przynajmniej dwa razy w tygodniu trzeba było naginać, jest kawałek. No dobra, powiedz mi, ile wydawałeś wtedy, na przykład, na... Pełny koszyk, na, kurwa. I z pełnym koszykiem. Naprawdę, żeby... pełny koszyk. To w tamtym okresie. Może nazwę, żeby było nas lepiej widać. Bo algorytm działa tak, że jak widać, to znaczy, że coś jest sensownego. Dzięki. Ale ten. To dobra, to za. Dobra, ile wydawałeś? 5 dych? No, być może, no nawet. Nie, podejrzewam, że nawet nie tyle. I faktycznie w tamtym okresie. No niech będzie to 5 dych. Wydaje mi się, że to było gdzieś około 50 funtów, to w tamtym okresie to miałeś po prostu cały kurwa koszyk. Ja pamiętam, jak do ciebie przyjechałem, jak ty paluszki rybne jadłeś, pamiętasz? Ty za 21 pi. No tak, ale on kosztowały wtedy 20 pi, bo takie ceny były, 20 pensów. Ale one teraz, teraz są w ogóle? No jak nie są, no. Były, będą i zawsze będą, kurwa. Tak jak fasolka. Czekaj, jedzie tam coś? Nic nie jedzie, dobra, tak jak fasolka ta. No, ja takie rzeczy nie jadłem. Nie wiem. Fasolki nie jadłeś? Nie, fasolki nie jadłem. Ty życia nie znasz, jak fasolki z ziemniakami nie. Ale nie, no, taki był okres wtedy, no jak miał 20 lat, trzeba było sobie jakoś radzić. No, to były kurwa, ja ci powiem, ja wydawałem, nie no, też tak z 3 dychy wydawałem. 3-4 dychy na tydzień szło. Teraz to 100 lat. No tak ja mówię, jakieś głupie paluszki rybne kosztowały kurwa 15 pi, 15 pensów. I sobie taką przegrębę życie mi też widać. No, to jest ten czas, tylko chodzi o to, że ja nie chcę opierać tego o to, bo mi się trzęsie rękę wtedy. A, no dobra. A tak przynajmniej trzymaj. Dalej, pokaż tą drogę. Musisz kupić sobie gimbala, żeby ten. No, zobacz, pokaż tą drogę, która jest. Nie wiem, czy to się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Nagrywa się, to jest dobra. To jest właśnie ta droga cały czas. Jedziemy autem, no już jakieś 5 minut, tak? Dobrze mówię? No, gdzieś kupić. Tak, nie, troszkę może mniej, bo zaczęliśmy nagrywać 5 minut temu. Ten dom, w którym tam byliśmy. No to idziemy jakieś 3 minuty jadąc samochodem. 3 minuty jedziemy autem. To jakieś 15 minut z buta, nie? No gdzieś ten. No nie? Myślę, że więcej, z 20 na pewno. I idziesz dalej, nie? I cały czas idziesz. No to ja myślę, że to było około godziny. Godziny w jedną stronę. Tu jest chyba z 4 km, mogliśmy zobaczyć na liście, ile to kilometrów będzie. No zobaczymy. To sprawdzimy nawet na Google Maps, jaka to jest odległość. No tutaj mówię, 2-3 razy w tygodniu trzeba było naginać po zakupy i teraz. I teraz sobie wyobraźcie, nie wracasz na pusto, tylko idziesz z tabołami.
jedziesz, wiesz, z reklamówkami, z napojami. Woda, nie? Bo to tak, woda. Bo to wiadomo, czysta chciałem powiedzieć. Trzeba było kupić, zrobić zakupy na cały tydzień i tak dalej. No to to nie kupowało się tam mało tego. Mówię, jak cały koszyk kupiłeś gratu. Nawet, słuchaj, po dwie siatki to pytały, no zobacz, jeszcze tak. Dojechaliśmy do tego królestwa. Tak, tu jeszcze musimy jechać. No nie, no wiesz, autem to nie jest wyznacznik, to jest... No ale myśmy raczej... Autem to jest dosłownie 5 minut, tak? A jednak z buta to trzeba naginać. No mówię, z powrotem to był jeszcze większy koszmar, no bo musiałeś z tymi taśkami sobie iść i może 30 na ten... A, bo tutaj jest OTT, no tak. Jest kamera. Weź, zobacz, pokaż ten słynny hotel. Dobra, i tutaj wjeżdżamy do tej miejscowości Brandon. Brandon? Miasto seksu i biznesu. Lasu i biznesu. No i mówię, tutaj przyjeżdżało dużo ludzi z Polski, z innych krajów. Z naszego rodzinnego miasta to przyjechało. No, bardzo dużo ludzi przyjechało i z okolicznych wsi. A moja pierwsza praca była tutaj, kurwa, weź pokaż. Tak, może po prawej stronie taki jest. Był taki tartak, ja tam palety robię. O, jest ten hotel, dawaj ten jest hotel. Jest ten hotel, tak. Tutaj też Polacy, kurwa, się osiedlili. Pierwszy czas. Pierwsza kotwica. Tankowiec zanurzony do połowy. Tak więc, no. Ale fajnie tak wspominać, bo to wiesz, ludzie nie znają emigracji, tak naprawdę oni nie rozumieją, czym to się je. Oni myślą, że wiesz, on przyjedzie do Anglii i on będzie już, wiesz, miał swój dom, że on zapłaci. Przecież wtedy ja pamiętam to, nawet żeby wynająć dom jakiś, nie? To stary, to musiałeś mieć jeszcze, ktoś musiał poręczyć za ciebie, czy coś tak były było. Były takie czasy. To ja już nie wspomnę o zaliczce, co było, wiesz, jak ja widziałem, pamiętam wtedy, chciałem też chatę wynająć. Ja zobaczyłem w agencji, że ja muszę 3000 funtów dać, bo tam... Na dzień dobry. Zapłaci za 2 miesiące z góry. I to wtedy to jakiś tam depozyt jeszcze był. Depozyt jakieś pieniądze tam, za sprawdzenie. Teraz już tego nie ma, ale znaczy, tak było teraz kiedyś. Teraz jeszcze zapamiętam, to są jeszcze za sprawdzenie tak... Teraz wtedy było 5 dych, a teraz powariowałeś. 150? Gdzie? 400 stary. 400 za jakie sprawdzenie? Że on wchodzi na sprawdzenie swojego kredyt story. Pokaż ten Tesco. Tu jest te Tesco, gdzie... Tesco, gdzie były te zakupy. Idziemy tak czy siak kupić coś zjeść, bo jesteśmy bez śniadania. Bez śniadania. Jakieś kurde fasolki na pewno nie będziemy kupować, ale... Nie, fasolki. Dobra, jesteśmy po... Trudno ty jedziesz. Kurwa, czekaj, bo jadę pod prąd. No raczej. Dobra, pokaż te chrupki Reksio, bo ja musiałem te chrupki kupić. Dobra, jedź na razie, zaraz będziemy kurwa rozkminiać. Chrupki Reksio. Reksio sponsorem dzisiejszej... Wyprawy Reksio. Firma Przysnaki. Przysnaki dobre, bo nasze. Przysnaki? Jak to mówią, czekaj. Czy przysmaki tam pisało? Przysnaki. Czekaj, batonika. Szkoda, sam jak batonik wygląda. Dobra. Czekaj. Nie, poczekaj chwilę. Dobra, po tomatorze dawaj. Dawaj, ja będę frajer. Kurwa, już 4 razy ciebie. Dawaj, jedź, bo ci już prosto, no. Po twojej stronie będzie ten słynny przystanek. Weź, że ustawiłeś się na swojej stronie, nie? Pod prąd się ustawiałeś, bo tu jak się skręca, to idzie. No, życie. Nie pierwszy raz. Dobra. Teraz pokażemy ten przystanek, gdzie tak naprawdę się wszystko zaczęło. I to będzie zaraz... Dla ciebie zaznaczam. Dla mnie się zaznaczam, że dla mnie się zaczęło. Po prawej stronie. Tu ten cały cyrk angielski się zaczął. Ja pamiętam, gdzie to było, czekaj. Tu masz ten przystanek. Tak, to jest ten przystanek. I ja tutaj stałem na tym przystanku, a tam jest zaraz skrzyżowanie, jest Flitnappers po drugiej stronie i tutaj wyjechała czerwona szczała. Tak. Czerwona szczała wyjechała. Zawinkla. I tu jest słynny lokal. W tym lokalu działy się dantejskie sceny, Tam był taki moment, że tam cały czas przysiadywali Polacy, nie? Tak, dużo, bo tutaj przyjeżdżało dużo w jednym momencie. W jednym momencie tutaj przyjechała, armia przyjechała. To przyjechało z 2000. Z tym, że nie na pontonach, tylko autobusami, niektórzy samolotami, jak było stać. To jest... I
I tak, tutaj, tak, to był, ten... tutaj to jest centrum, ten kawałek skwera. Tu jest gdzieś policja była. Tu była policja, teraz tak, Domino jest, teraz ty, jest masakra. Domino. A tu były te słynne kurczaki, którym zrobiłeś formę w nich. Tak. Swoją formę życia. Nie tylko ja. Nie tylko ja. Ja również, kurde. Gdzieś tu były. Jedzie dalej, no sobie. Dalej. Tego się nie zapomina, tak, kurwa. Ja wiem, czy to jest dalej. Tutaj masz, o. Tak, i on dalej są te kurczaki. Dalej były. I tu mieszkała, pamiętam, po drugiej stronie, ten biały dom. Biały dom. Kto? Właścicielka tej chaty, w którym żeśmy mieszkali. Tutaj. Tak. Tu tak, mieszkała. Tak. To wjedziemy tam, gdzie tam wbijałeś tą mikrofalówką, tą... Nie wiem, czy tam będzie można wjechać. Jak nie będzie można? Ja tam jadę, kurwa. Czekaj, pokaż. To jest tu naprzeciwko było. Tu był ten hotel. Tak, i to jest ten dom. Tak, jak nie można wjechać? Ja tam wjeżdżam. Tu jest ten dom. 90. Nie, no nie możesz tam wjechać. Jak nie może? Tam było podwórko, no to wjadę... Gdzie tam auto stoi? Aha, no nie, można. No i tam właśnie wbijałeś tą... I tam jest te okno nawet. Zawiń tu w lewo i zawiń tu... Zawrócimy. Tutaj. Tu w prawo. Tak. A tam dalej jest kościół, nie? Tak, gdzieś tam. Tam dalej jest kościół. Włącz tu klimę, kurwa, bo tu jest... Cię chłopie, to samochód za 500 funtów. Co ale ty chcesz? Jest air condition, kurwa. To jest, ale nie nabita, to jest samochód do pracy z powrotem. Co ty gadasz? No tak. Będzie łatwo zrobić ci klimę? Patrz, cyk. Nie, no zamknij. Masz klimę. Dobra, pokaż tutaj ten... Tu jest tak, ten. To jest ta chata. To jest ta siedziba. To na górę okna to twoje był, tam żeby wiatr, nie? Był twoje, ale to jest strony na razie. I tak, moi drodzy widzowie, właśnie wygląda emigracja, tak? Koczowało się, to nie działa, nawet nie ma co ważne, bo się zagłuszało. Leci chłodny powietrze. Tak? Tak wygląda emigracja w pełnym tego słowa znaczeniu. I moi drodzy, Mniej więcej wam pokazaliśmy, jak to naprawdę wygląda. Sami widzieliście, jak myśmy tutaj, czy ty przyjechałeś, czy ja przyjechałem, ile musiałeś pedałować, nie, z tymi turbami. I ludzie na przykład w Polsce siedząc, on ci będzie wyliczał, to jest nawet, powiem inaczej, to jest nawet ułamek tego, co było. To jest ułamek tego, co było. Nie starczyło, musielibyśmy tutaj robić film kurwa, dwudniowy. Dwudniowy, jakiś reportaż, wreszcie. Nie wiem, powiem, czy to też by wystarczyło. Czy to też by wystarczyło, jakby to pokazać dosłownie każdą miejscówę. Z drugiej strony, już widział. Z każdą miejscówę, to nie ogarnęlibyście tego. Nie? I to jest taki ułamek pokazania tego, jak mniej więcej jak przyjeżdżać, bo teraz to ludzie przyjeżdżają na gotowca, nie? A ci w Polsce, co siedzą, to oni powiedzą ci tak, bo zarabiasz tyle siana, stary, kurde, to ty liczysz pieniądze, których jeszcze nie zarobiłeś, tak? A nie wiesz, ile wydajesz. Taka jest prawda, bo nie wiesz, ile wydajesz pieniędzy, tak? To jest ten słynny kurczak. Powiem, te kurczaczki Spice Wings, to one są... No, ale to już nie są tak, jakby kiedyś, to teraz, wiesz... Kiedyś... Po ile one kiedyś były? A nie pamiętam. Ten polski sklep dalej jest? Patrz, tutaj pokaż ten polski sklep. A tego nie było kiedyś. Nie, on był tutaj, jak ja byłem, on to zaczynał. Gdzie polski sklep, kurwa? Wtedy nie było żadnych polskich sklepów. To dopiero się przyjeżdżało do Anglii. Ja nie wiem, może powiem. W takim Londynie gdzieś tam może już były takieś tam... No w Londynie tam jest taki długi sklep, on ma chyba 30 lat. Polonii, ale tu to gdzie? W takiej dziurze, kurwa, polski sklep. Dziurze. Tu jakieś... Także... Włoska. Dobra. Słuchaj, wam pokazaliśmy mniej więcej... Tego pokaż też tego Flitnapersa, to centrum. I tak jak już wspomniałem, Brandon to było takie pierwsze miasteczko, w którym żeśmy przyjechali i naszą karierę. Czy ja swoją karierę, nie wiem jak tam twoja kariera, Karol i Pawlak. To ja wygląda jak Paweł. On tu siedzi już kurwa zawsze. Zasiedział się, tak jakbyśmy się zasiedzieli. No i tata, to by było w sumie na tyle. Łączymy się z wami dosłownie za chwilę. Także żeście zobaczyli, jak wygląda prawdziwe życie w Anglii, jak prawdziwy start wygląda w Anglii. To właśnie, taki propri start. Taki start z prawdziwego życia. Nie to, co teraz jest, że ludzie teraz przyjeżdżają,
teraz przyjeżdżają ludzie praktycznie na gotowe, nie? Tu już nawet sklepy polskie, ludzie po polsku gadają, wiesz, załatwiają ci pracę. Teraz przyjazd do Anglii to jest nic, to jest... Tu przyjeżdżasz, tak naprawdę mówię, generalnie do na gotowe, z reguły zawsze do kogoś przyjeżdżasz. Kiedyś tutaj ludzi nie było, tak naprawdę mówimy o Polakach. To się oni trzymali tak w kupie, nie? Tak. Teraz jak przyjeżdżasz albo do jakiejś swojej rodziny, albo do jakichś dobrych znajomych i zupełnie jest inny start. Oni wszystko ogarniają za ciebie tak naprawdę. A w tamtym okresie przyjeżdżało się samemu, trzeba było wszystko samemu ogarnąć. Niejednokrotnie było to bez języka wszyscy. Bardzo mało osób gadało. Jeden rozmawiał, to wszyscy do niego szli, nie? W moim przypadku było tak, że ten angielski wiadomo był jaki był. Była jedna osoba w tym środowisku, w którym ja się tam obracałem, która rozmawiała po angielsku i wyobraźcie sobie, że ona wszystko nam załatwiała, wszystkim ludziom, którzy tam byli w pobliżu, wszystkie formalności z tym związane, agencje, jakieś tam, wiesz, wiecie, jakieś podania o pracę i tak dalej. Do agencji trzeba było pójść się tam dogadać. To wtedy nigdy na to pracy sobie tak go... Nie. Nawet strony internetowe nawet nie wiedział, kto... Nic takiego nie było, wiesz. To internet to był w bibliotece najbliżej, a o jakichś smartfonach to sobie możesz, wiesz, pomarzyć. Ale dobra, inaczej, z perspektywy czasu. No wiadomo, teraz już jest inaczej. Według twojej opinii, takiej opinii czysto neutralnej, jak tobie się żyje w Anglii na dzień dzisiejszy? Znaczy wiadomo, że jeżeli sobie żyjesz, to żyje się spoko, nie? To wiadomo, nie? To nie trzeba, głupiemu nie trzeba tłumaczyć, nie? Ale to opowiedz to swoimi słowami, jak się żyje w Anglii i czy być... Pokrótce, tak, nie będę się rozwijał, nie wiadomo ile. Każdy ma inny punkt widzenia. Jedni mają taki, drudzy mają inny. Ja o sobie mogę powiedzieć tyle, że dla mnie żyje się ok. Pracowałem długo w jednej firmie, około 20 lat. Zamknęli tą firmę z powodów ekonomicznych. I też zrobimy z tego materiał. Jak to wszystko wyglądało od strony tych wszystkich procedur, jeśli chodzi o zamknięcie zakładu pracy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, ja generalnie nie narzekam jakoś specjalnie. Żyje mi się ok. Jeśli chodzi o... Ale czy byś miał, na przykład, jakbyś chciał przyjechać do Anglii, bo wielu Polaków... Na tą chwilę, no, jest to trochę wyzwaniem, ponieważ no, ja mieszkam tu 20 lat, ja zupełnie mam inny trochę punkt widzenia, ale jak ktoś przyjedzie tutaj na sucho... I chciałby na przykład zarobić na dom. No to ciężko będzie, bo w zależności od tego, jaką pracę będzie wykonywał. Ale tak, ale najczęściej... Rozmawiamy o takiej, bo wielu tam moich widzów, niektórych tam mówi o jakichś warehouse'ach, jakiś ten... No, czy... No nie, no to wiadomo, to... jak będziesz spał w tej pracy, to i tak będzie ciężko. 24 godziny na dobę pracował, no to raczej ciężko będzie tak czy siak. Raz, że funt też nie stoi jakoś super wysoko. Jak wtedy stał się. Wtedy, tak. I wszystkie ceny powindowały w górę, koszty utrzymania poszły w górę. Teraz to troszkę się obniżyło, ale nadal są to wysokie koszty życia tutaj. Ale tak jak mówię, praca w zależności od czym się zajmujesz tutaj, tak? Są prace lepsze i są prace gorsze. Generalnie więcej Polaków i różnych tam innych z innych krajów ludzi, narodowości przyjeżdża tutaj i do takich najprostszych prac. Mało jest takich, którzy przyjeżdżają tu od razu na jakieś kontrakty, na jakieś wysokie stanowiska. Tak, bo ja nie twierdzę, bo jeżeli znasz dobrze angielski, masz fach w ręku, zrobisz sobie te wszystkie kursy elektryka, plamera i tych wszystkich, to będziesz fajne pieniądze zarabiał. Ale powiedz mi, ilu tutaj przyjeżdża ludzi takich, wiesz, którzy naprawdę są ogarnięci? 10%, chciałem powiedzieć, że 90% no. Ludzi to przyjeżdża tutaj takich właśnie na, zaczynając od zera, od najmniejszych prac, problemów, kurde, albo tak, no z różnych powodów też przyjeżdżają, chcą nowy start i tak dalej, więc jeśli zakładasz, że będziesz tutaj siedział nie wiadomo ile, 20 lat, 30. No ile by mi zajęło za przykład odłożenie domu takiego, oglądaliśmy domy ostatnio, nie? Teraz? To widziałeś, że to 500 000 kosztuje taki... No, taki normalny dom, tak? Dobrze poszukasz, to 500 000. No, ale ile by mi zajęło na przykład na
uzbierania taki dom na pół miliona. To jest kwestia pracy, tak? Dobrze, dajmy taką... Jeśli taką... będzie taka podstawowa za najniższą krajową i w międzyczasie się musisz utrzymać tutaj, to jest... To są lata świetlne, jeśli chodzi o pracę, taką mówię, podstawową. Dobra, zróbmy na przykład 15 krajową, funtów nie? na godzinę, żeby to tak było lepiej. No to wiesz, jest też kwestia wydawania pieniędzy, kwestia czy masz, czy mieszkasz w wynajętym mieszkaniu, czy tam domu, czy już kupiłeś swój dom i tak dalej, więc jeśli przyjeżdżasz, to wiadomo, że tego nie kupiłeś, tylko mieszkasz na wynajmie, no to 15 funtów też nie jakieś, kurwa, to nie są jakieś kokosy. Bo już tak powiedziałem, trochę było tą większą krajową. No, na tą chwilę te 15 funtów to powinno być minimum. Niektórzy mówią, moi tam widzowie mówią, a pojedź do Londynu, w Londynie 20 funtów. Ale koszty życia w Londynie jeszcze są wyższe. Wynajem kawalerki to jest 1700. Jakbyś miał wynająć kawalerkę, to musisz płacić oczywiście za miesiąc lub dwa z góry. No i oczywiście kup sobie jeszcze diesla w Londynie, to zobaczysz, jakimi to są, jak wiem, to są kosztami, koszty, nie? Naprawdę okrutne. Bo będziesz płacił emisyjne też, same, kurde. Tam są tak, no, emisyjne same będziesz płacił. Koszty życia są bardzo wysokie. Wiadomo, stawka jest tam troszkę wyższa niż w pozostałych częściach Anglii. Ale koszty życia są drogie. Metro, parkingi, te ludzie tego nie... Ja generalnie w życiu bym nie chciał mieszkać w Londynie, ani w żadnych takich kołowozach. Albo w Leeds, albo Birmingham, Luton, to wszystko z miasta ciapatych. Tam się gdzie nie ruszysz, to są ciapaci. Oni pomału generalnie przejmują każde miasto. Chyba w Burnley, albo już nie pamiętam dokładnie, wybrali jakiegoś burmistrza ciapatego. I wiadomo, jak to wszystko teraz będzie wyglądać. Może nie będziemy w szczegóły. Miasto chodzić. Jest przejęte, nie? No, to, słuchajcie, kto jest w miarę logicznie myślący i logicznie wie, o czym jest mowa, no to sobie resztę dopowiedz sam jeden z drugim, bo słuchaj, głupiemu nie trzeba tłumaczyć, jeżeli parę mocnych narodów przyjedzie do danego kraju, to go wypcha. Wypchaj, będziesz tutaj jak w skansenie, nie? Miesza z tym, nie będziemy tego tematu poruszać, bo to nie ten kanał. No ale tak już zaokrąglając wszystko, na tą chwilę, jeśli nie masz pracy konkretnej, nie masz jakichś naprawdę dobrych zarobków, to nie jest to dobrym pomysłem, żeby przyjeżdżać. Ludziom, którzy tu mieszkają po 20 lat, którzy już mają swoje domy, niejednokrotnie spłacone, to jest zupełnie inna historia. Ludzie też, wiadomo, troszkę więcej zarabiają, bo są przez 20 lat mieszkając tutaj, gdzieś tam sobie jakieś pozycje wyrabiają w różnych pracach i tak dalej. Oczywiście mówimy o takich bardziej ogarniętych ludziach, bo znam takich, co są średnio ogarnięci. Też zrobimy z nimi wywiad. Po dzień dziś mieszkają nie wiadomo gdzie. Z jedną siatką biedronki. Albo są tacy, co nawet w namiotach mieszkają. Pojedziemy pokrótce, ale ja generalnie nie narzekam, jest mi tutaj dobrze. A czy chcesz wrócić do Polski? Jasne, pewnego pięknego dnia na pewno. Kiedy to będzie, nie wiem. Mój syn akurat ma obecnie 10 lat, jeszcze trochę szkoły mu zostało, nie chciałbym w sumie go zabierać od razu z tej szkoły, chciałbym, żeby tutaj się troszkę wykształcił, ma tu większe pole manewru, jeśli chodzi o szkoły, kierunki i tak dalej. Ja wiem, że dużo ludzi wraca z dziećmi i tak dalej, niejednokrotnie te dzieci niektóre nie mogą się odnaleźć, ale to mówię, to już jest kwestia indywidualna. To też kwestia indywidualna, bo też kwestia jak nastawiać. Jest ważna rzecz, jeśli mowa o dzieciach, jeśli te dzieci mówią tylko po angielsku, bo takie też znam osoby, które mają swoje dzieci i te dzieci praktycznie nie mówią po polsku, no to jest duży problem dla takich dzieci się odnaleźć. Od razu wiadomo, że te dzieci ciężko będzie się, i to inaczej. Tutaj jest też zasługa rodziców, bo jeżeli rodzice cały czas dziecko w miarę nastawiają, ja nie mówię, żeby nastawiać źle przeciwko Anglii czy coś. To nie o to chodzi, żeby uczyć polskiego, bo skoro ma... podstawy w mówieniu, jak ona będzie umiała, czy on będzie umiał mówić, to on sobie już resztę da radę, bo będzie umiał wytłumaczyć, o co mu chodzi. A jak on mówi po angielsku, to będzie mówił do
do dziadków, no, do kogoś z rodziny. No nawet jak babcia z dziadkiem się będzie porozmawiała. No to się nie da, to dla mnie to jest kaleczenie tych dzieci, bo zakładając, że wrócimy do tej Anglii, że ktoś wraca do Anglii, dzieci, które nie mówią po polsku lub prawie wcale nie mówią, to w jaki sposób oni się będą komunikować z całą rodziną? To dla mnie to jest w ogóle inwalidztwo i brak odpowiedzialności rodziców na przyszłość, jeśli chodzi o dzieci. Ale to jest inne, to jest temat na inną, na inny jakiś tam live. Bo to jest temat rzeka i to moglibyśmy to, tak, to rozciągnąć, rozwijać, żebyśmy tak to zanudzili w górę was, bo to wszystko, ja cały czas powtarzam, bo mi się już też nie chce nagrywać kolejnego odcinka lub tłumaczenia. Wyjście z Unii, o tych wszystkich niespodziankach z tym związanymi. Bo to chodzi, kto jest kumaty, to rozumie, nie trzeba tu tłumaczyć 20 razy i rozdrabniać pewne rzeczy. Wszystko za punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Tak jest. Tak, jeżeli ty masz tak i tak, to jest okej. Okay. Jeżeli ty masz tak i tak, to jest trochę inaczej. Ja cały czas mieszkam, na przykład teraz mieszkam w Anglii, ale ja wracam do Polski i ja sobie gdzieś to... Ja, moja głowa jest w Polsce. Ja nie myślę o Anglii, tak? Ja nie kupiłem sobie domu, co było moim błędem teraz. Tak, bo mogłem kupić, bo bym wyszedł na tym jeszcze lepiej. Ale jak ja bym miał się zastanawiać na tym, że ja nie kupiłem domu, nie zrobiłem tego. Ja wiele rzeczy w życiu, tyle rzeczy zrobiłem złych, popełniłem błędów też, że jak ja miał to rozpamiętywać, to dajcie spokój. Jest co jest, ja nastawiony jestem na to, ty jesteś nastawiony, Patryku, na zostanie, ale w nawiasie chcesz sobie, już sobie gdzieś tam sobie wąchasz teren, że tak powiem. Tak właśnie, rozglądam się. Rozglądasz się, badasz teren. Czyli ty ten teren teraz badasz, a ja ten teren badałem 5 lat temu, tak? Tak, tak jest. Rozumiecie? Ja na przykład mówię teraz to ze swojej perspektywy, bo ja na przykład wiem, o czym mówię, bo ja już 5 lat badam, a ty badasz od pół roku, tak? Więc twoje zapatrzenie będzie troszeczkę inne niż moje zapatrzenie.